radosna chwila, bo dotarł do nas Henio, chociaż pytania będą teraz takie trudniejsze, bo mamy bardzo nieprzyjemny czas dla choćby artystów. Mówię o tym, że przez pandemię wielu z was, wielu aktorów, wielu piosenkarzy nie może wykonywać swoich zawodów. Czy was też jakoś to dosięgło? Dosięga to wszystkich. Może ja się wypowiem, wiesz co, bo akurat jestem też na etapie sytuacji, która bardzo mocno gdzieś tam ruszyła moje serducho i to, w jaki sposób ludzie reagują na to, że próbujemy zaznaczyć też to, że artyści, nie tylko tak naprawdę ludzie z tego tak zwanego show biznesu, bo to nie dotyczy tylko tych osób, tylko tak naprawdę to dotyczy wielu artystów, wielu aktorów, wielu muzyków, którzy pracują w teatrach, którzy pracują za tą tak zwaną podstawę etatową. Ci ludzie tak naprawdę nie wiedzą, co teraz robić i faktycznie mnóstwo osób bardzo nieładnie piszących, bardzo hejtujących, tak zwanych hejterów wypisuje, że może warto zmienić zawód, ale wydaje mi się, że to... Albo że nam się, za przeproszeniem... W tyłkach poprzewracało. Tak, w tyłkach poprzewracało, bo myślą, że to chodzi o nas, ale my wykorzystujemy nasze zasięgi do tego, żeby wypowiedzieć się na ten temat. Zauważyliśmy, że ludzie traktują zawód artysty jak nie zawód, tylko jakby to była jakaś fanaberia. To jest nasz zawód, drodzy Państwo, my pracujemy... Państwo, chcielibyśmy my pokończyliśmy studia. 25 lat się kształciliśmy, żeby w dzisiejszym dniu móc wyjść na scenę i dla Państwa grać, dla Państwa śpiewać, dla Państwa na jakimś poziomie prezentować to, co potrafimy najlepiej robić. I uwierzcie, że to jest bardzo ciężka praca. I jeżeli wypowiadamy się teraz na ten temat właśnie artystów, to nie mówimy o nas, bo tak, reklamy, te sprawy, mamy z czego żyć. Ale chodzi nam o naszych przyjaciół, nie chodzi o nas. Chodzi nam o ludzi teatru, o oświetleniowców, akustyków i wszystkich innych.